I witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Saints Row 2. W poprzednim odcinku była całkiem przyjemna akcja atak z powietrza. Dzisiaj pójdziemy na całkiem chyba również przyjemną akcję. Spójrzmy, jakie są. Tam mamy klub walki, tam mamy gliny, przemysł narkotyków, kontrola nad tłumem. Tu gliny. I tam przemyt narkotyków. Aż tak dużo ich nie zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć akcji. Dobra, to może dzisiaj klub walki. Niech będzie dzisiaj klub walki. Śmigniemy szybko po nasz helikopter i potem polecimy już spuścić tam łomot kolesiom. Poproszę o presorka. Lecimy, śmigamy na pełnej. No, ile fabryka dała. I będziemy się bić tam się. Kolejny klub walki zaraz będzie. Tu jest, widzę, lotnisko, ale mnie lotnisko nie interesuje. Ja sobie wyląduję i tu. Tu jest ten klub walki. I przy okazji jest coś do atakowania. Lądujemy. I żebym wylądował. Elegancko. Pomalujmy sobie. Tu. I proszę bardzo, kolejny tak wymalowany. Dobra, czas się bić. Welcome to prison. Don't get too excited, I'm not planning on staying long. Well, we'll see what Troy has to say about that. But you know, jail ain't all bad. Yeah, I'll take your word for it. I'm serious. You get fresh air, three squares, no rent. A high chance of getting shanked. Now you're just being a pussy. Listen, we got better ways of letting the inmates vent some frustration. Conjugals with the warden's daughter? You know, that ain't half bad. But nah, we got ourselves a little fight club. And the guards make bets on the side, right? That's right. And you know, with you fighting and me fronting the cash, I bet we could make some good money. How tough's the competition? Nothing you can't handle. Dobra, to... Przebijemy! 3, 2, 1. Teraz w sumie... Ajajaj. Kurna, bije mnie, kolega. Kupany, no, dajcie wstać. I mamy jeden już zabity, dobra. Skopiemy właśnie tyłek drugiego. I kończymy kolejnego. Proszę bardzo, następny zarżnięty, Pierwszy poziom klubu walki w więzieniu zaliczony. Czas na poziom drugi. 3, 2, 1. Ooh.
O kurna. Lepiej cię podniósł. Jeden z drugi z telewizorem, co? Już miałem go zabić, gdyby nie ty, dziadu. Dobra, to zabiję ciebie. Let's see someone touch that. I mamy, proszę bardzo. Pokonani dwaj zawodnicy. Jest, to jest koniec. Drugi poziom klubu walki ukończony. Pięcie czanca. I dobra, śmigamy. Trzeci poziom trzech walczących. I już jednego wykańczamy. A się stawia, kurde, skupany. Dobra, jeden już wykończony. Zostało jeszcze tutaj tylko dwóch teraz. Dobra, ten zarżnięty został tylko jeden, raz, dwa, trzy, kopć, hap, hap, hap. I dobijamy ostatniego, aj, wyrwał się. Teraz mi się już nie wyrwiesz, i proszę bardzo, poziom trzeci ukończony, tak to się robi dzisiaj. Okej, mamy nowego ziomala, luz. Nie wiem, kto to jest, ale luz. Czterech zawodników, czwarty poziom. Dobra, to jednego już eliminujemy. Nie ma go. Kończymy drugiego. I proszę bardzo, drugi zabity. Zostało dwóch. Raz, dwa, dziab, dziab, dziab. Ajdź. Telewizora mi muszą zacząć przykładać, no. Się nadziałem na telewizor. Już prawie go wykończyłem, a ty co mi przeszkadzasz? Za to wykończę teraz ciebie. No i masz, po tobie. Raz, dwa, trzy, teraz będzie kops, kops, kops. I ciebie też kończymy. Nie masz szans, dziadu. Proszę bardzo, poziom czwarty poszedł, składka. Keme una pinche chance, czy jakoś tak. Damy una pinche chance. O, właśnie tak. Damy una pinche chance. Nie wiem, co to znaczy, ale jest całkiem fajne to brzmi, kurde, jego mać. Dobra, lecimy dalej z tą wolną Amerykanką. Będziemy napierdzielać, kurczę. Piąty poziom, pięciu zawodników. Ale irokezy, jakieś murzyny. Cztery irokezy, jeden murzyn, bez nikogo. O! On to nie znają takie ciosy, jak na przykład, nie wiem. O, kurde, muszę podnieść tego kija, 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 kija. Co to za lat pokazujący człowiek? Kurde, zostałem mnie powalił, no. Już wbiłem z kija.
Murzyn się jako trzyma, no. Dobra, kończymy jednego z nich. Pierwszego, jedyneczką. No, myszko idzie od razu dużo lepiej. I mamy go! Na myszce żeśmy pojechali! I pojedziemy kolejnego! Proszę bardzo! Yeah! Zostało dwóch! Się wybroniłem od razu! Dobra, coś zjedzmy. Zjedzmy coś, dobra. Dobra, jednego wykańczamy. I został tylko Murzyn, patrzcie, i rokety wypadły same. Została Japoneczka i Murzyn, ale teraz już Japoneczka kończy Murzyna i to będzie Fire Anto na poziomie 5. 5 padło. Damy una pinche chance. No, pinche chance. Myśmy dwóch wykończyli, tak to się robi, tak to się robi. Dobra, poziom 6-6. Jedyny Rokes, jak już przejdziesz tu jakiś dzielny słysiolek. Dobra, wykańczamy pierwszego. Już pierwszego żeśmy wykończyli. Kurde, bielaj. Zjedzmy coś. Do podleczenia i... I wtedy właśnie nie ogarniałem jeszcze przy pierwszym tym. Przy pierwszym próbie walki nie ogarniałem, jak działa dokładnie jedzenie. Więc oni rzucali te burgery, ja je miałem i nic z nimi nie robiłem. Teraz już wiem, jak jeść. A się stawia, pierdzielony. No, w końcu padł, dobra. Zostało 4. No kurde, mnie powali, ale już miałem kończyć, no. Dobra, kończymy kolejnego. Dobra, zostało 3 tylko i wyłącznie. No się kurczę, naprawdę opierają. Dobra, ktoś inny go powalił, nieważne, ale ja zamierzam go wykończyć. Dobra, kończymy jeszcze. Super. I zostałeś tylko ty i ja. To jest ostatnie starcie. Patrz, jak widziałeś, jak kopniak normalnie masakruje cię, zanim cię ten dobije. Gin. Dobra, dobijamy. Dobijamy, padasz raz, dwa na luzie. Nie ma żadnych problemów z tobą. Giniesz. Jest. Koniec. To... Widzicie? Jak Hulk Hogan. Damy jeszcze una pinche chance. Damy una pinche chance jeszcze. Widzicie to? Tak to się robi. Klub walki Skinwalker Prison zakończone. Bez żadnych w sumie problemów. I mamy nowego ziomala, którego też nie znam. Nie wiem, po co mi on wcale. Ale jest, dobra, to niech se będzie. Akcja ukończona. Helikopterek czeka. Wracamy na chatę.
także tego całkiem przyjemne naparzanka w tym odcinku. Niespecjalnie problemowa. Musiałem troszeczkę się podleczyć jedzeniem, ale jak widać mamy pełno jedzenia, bo go tam ludzie ciągle rzucają, więc da się wyżyć, da się walczyć, nie jest źle. Jest całkiem spoko. Zostało w takim razie mi już tylko 5 akcji, jeśli dobrze policzyłem. I tu gdzieś muszę wylądować. Tu jest moja chatka. No ląduj szybciej, ląduj. Na co tak czekasz? Musiałem być w tym wysoko. No i jakoś się wylądowało. Dobra, wchodzimy. Kasy nie ma. To zapisujemy. I 64% gry za nami. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Na razie.